Dzień dobry kochani, ja trochę z innej strony dzisiaj się z wami witam, ale zaraz się pewnie zobaczymy. Jak widzieliście w przebitkach, zrobiłam już moją domową bułkę tartą z takiego czerstwego pieczywka. Tutaj mam resztkę, wiecie czego? Ryby po grecku. Ja jej nie zjadłam w całości, bo ją później dorabiałam i tak dalej po świętach. Więc stwierdziłam, że szkoda mi to wszystko, wiecie, wyrzucić, a zrobię coś takiego jak, o nie wiem czy zobaczycie, jak po prostu klopsy, kotlety, whatever, jakbyśmy tego nie nazwali. Wiecie co, obniżę kamerę troszkę. O, teraz wszystko widzicie. I tutaj zostały mi te warzywa, które były przesmażane z przyprawami. I ja teraz do tego po prostu dołożę tą masę zmiksowaną z jajkami, jak widzieliście. Dobrze, mamy to. To wszystko wymieszam dokładnie. Co prawda jest to dość rzadkie, ale właśnie dzięki temu, że mam bułeczkę tartą, to sobie na razie część wsypię. I wiecie co, na razie tę masę zostawię tak jak jest, żeby ten chlebek mógł troszeczkę tej wilgoci od tych ryb, pomidorów, warzyw wsiąknąć. Nie będę reszty dodawała, bo może będzie za dużo, a ja nie chcę, żeby te klopsy były suche. Do tego zrobię, moi drodzy, sos śmietanowo-koperkowy. Tak, tak sobie wymyśliłam i myślę, że to będzie idealne połączenie, a jednak powiem wam, że będzie to smak idealny. Czas najwyższy na robienie, smażenie tych klopsów. Więc jeszcze zobaczę tą masę, ale tak, będę smażyła w połowie na maśle klarowanym i w połowie na oleju kokosowym, tyle tylko, że rafinowanym. No dobrze, tu już mi się... Tłuszcz już mi się topi, a ja biorę się za robienie klopsów. Przepraszam was, ale nie mogę coś z tymi włosami zrobić. Zaraz muszę jeszcze je przeczesać. A wychodzę już zaraz do pracy. I tak naprawdę, wiecie co, odchylę może delikatnie kamerę, żeby wam takiego bałaganu tam je spoilerować. I powiem wam, co jestem ubrana, bo dawno też wam tego nie pokazywałam. Właśnie zaczęłam używać, właśnie zaczęłam się perfumować. Tak, wracam oczywiście do Obsession Kevina Kleina. Możecie zobaczyć makijaż, naprawdę bardzo prosty. Nic nie chciałam kombinować. Mam dzisiaj ważne spotkanie, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. I tak, zwykły golf Zary.
Do tego moja marynarka biała z mango. I jak się odsunę, pewnie zobaczycie jeansy. Jeansy z Bonprix. Matką sprzed chyba 15 lat. I tyle, moi drodzy. Także cała stylizacja na dziś. Z biżuterii nic wymyślnego. To jest pierścionek z mojego ukochanego biżuteryjnego sklepu jest. A tutaj zwykły AliExpress, tak wiecie. Dawno u mnie na kanale chyba nie było farb do włosów, tak mi się coś wydaje. I postanowiłam, że tym razem, skoro ja sobie zamawiam odcień, który kiedyś używałam, to myślę, że warto Wam je pokazać. Była bardzo dobra cena, bo jedno opakowanie, jak możecie zobaczyć albo nie, kosztowało 24 zł niecałe, więc w sumie za 4 sztuki zapłaciłam 100 zł, 103 zł i 52 groszy. Nie wiem, wszystko takie prześwietlone tu jest, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie, dobra, nieważne. Skusiłam się na casting i wzięłam tym razem stówkę, czyli Lukrecję. To jest nadal oczywiście czarny kolor, pozostajemy cały czas w czerni, więc myślę, że niebawem będę sobie właśnie farbowała tym odcieniem, bo póki co ta granatowa czerń już mi się troszeczkę opatrzyła. A ten jest taki naprawdę czarny. Taki no po prostu lukrecjowy. Dajcie mi znak, czy wy farbujecie włosy w domu, czy korzystacie z takich farb, albo może inaczej, która najlepsza jest waszym zdaniem na naszym polskim rynku i czy też kupujecie na Allegro, bo ja staram się naprawdę oszczędzać. A za 24 zł umówmy się, no tej farby nie dostanę, no chyba, że jest jakaś wielka promocja, ale to też nie, bo zazwyczaj one są po 25 czy 26 zł. No nic, w każdym razie zapas mam, będę niebawem nakładała. Muszę Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o takim przedłużaczu, bo szukałam tutaj pod moją choinkę, nie wiem, czy zobaczycie, o, tutaj jest czarny i on niestety ma tylko 3 te łączniki, widzicie? Tylko 3. Musiałam dodatkowy taki przedłużacz dawać, czy jak to się tam nazywa, żebym mogła kolejne światełka mogło podłączyć, a zapomniałam, kurczę, że ja takie coś miałam i wydałam cioci i musiałam sobie po prostu kupić, a to jest genialne, bo to mamy z takim, wiecie, włącznikiem. O, tutaj. O, i tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, o, na 5. Mamy 5 gniazdek, więc super, bo akurat takiego czegoś potrzebowałam. I on ma, moi drodzy, chyba 3 metry. Nie wiem, gdzie tu jest napisane. Chyba 3 metry wzięłam. Ale myślę, że o, tu są jakieś parametry. Tak, 290. Tak, no to nie, powiem Wam, że tak, ona ma, tak, tutaj widzicie, ma 3 metry, więc super, będę miała na przyszły rok, na razie nie rozpakowuję, ale powiem Wam, że bardzo też była dobra cena, bo chyba on kosztował 30 parę złotych i wzięłam sobie jeszcze do ciekacza, do naczyń taką, wiecie, tą podkładkę, bo ona już mi się zużyła, więc akurat wyszło mi, że miałam darmową przesyłkę, oczywiście w tej aplikacji, czy jak to się nazywa, w programie Smart, więc super. Także dajcie mi znak, czy Wy takie rzeczy lubicie, pokazywać Wam takie rzeczy, interesują Was one, no i fokus gubimy. Więc jeżeli macie ochotę i chcecie, żebym takie właśnie nowinki, takie rzeczy do domu Wam pokazywała, to koniecznie dajcie mi znak na dole w komentarzu, bo ja nie wiem, czy to kogoś interesuje. Powiem Wam szczerze, ja lubię takie nieraz rozwiązania, jakieś takie polecajki, bo sama mówię, sama też do domu szukam, a jak mogę gdzieś od kogoś usłyszeć, że gdzieś jest taniej, to dlaczego mam z tego nie skorzystać? Dobra, kochani, zmykam dalej do pracy. Dziś znów kilka perełek i zacznę może od tej najmniej kosmetycznej, a mianowicie są to kropelki Skinny. Tutaj mamy nowojorski sernik. Powiem Wam, że one są obłędne, bo one rzeczywiście mają i zapach, i smak. Przede wszystkim słodki, a z drugiej strony mają taki zapach i smak prawdziwego, fajnego
serniczka. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego, zamiennika powiedzmy cukru, a robicie sernik i chcecie, żeby bardziej ten smak i zapach wybrzmiał, to jak najbardziej kropelki z kini Wam polecam. Zresztą mogę Wam jeszcze tutaj pokazać, że ja tych kropelek, widzicie ile mam? Mam tutaj różne. Tutaj mam, o, też mam jeszcze nowojorski sernik, tutaj mam białą czekoladę, marcepan, tutaj mam jakieś ciasteczka, tu mam troszkę inne kropelki, ale może o nich troszkę innym razem. Tak czy inaczej, o, fokus, tak czy inaczej kropelki w 100% Wam polecam. Do makijażu zazwyczaj używam jakichś chusteczek takich nawilżanych, żeby zmyć, wiecie, podkład z ręki i tak dalej. I powiem Wam, że ja do tej pory używam pampersy, chusteczek pampersów, ale tych niebieskich. Ale widzę, że te z tym zamknięciem są znacznie lepsze. I chyba będę zawsze na nie stawiała. Tutaj mamy 99% wody, więc kupię sobie, bo kupiłam taki chyba czteropak, mi się wydaje, chyba tak. No i zostało mi chyba ostatnie opakowanie, więc zapasy trzeba zrobić. To jest genialny krem. Kurczę, powiem Wam, że ja kupiłam sobie takie trio, głównie z myślą, wiecie o czym? O wyjazdach. Ale zaczęłam go stosować, bo mówię, tak leży, na razie nigdzie nie wyjeżdżam, więc dobra, będę go używała. I on jest genialny, muszę sobie kupić większe opakowanie i będzie to taki mój też zamiennik do tego mojego z Mio, ale no po prostu jest cudo. Przepięknie pachnie, jest delikatny, nie robi takiego dziwnego filmu. Dobra, nie otworzę. Ale powiem Wam, że też przepięknie pracuje z podkładem, więc w 100% Niveike. Tutaj wersja jest egzotyczna, owocowa. On nie pachnie jakoś tak, wiecie, owocami, także nawet tego się nie spodziewajcie. Typowej Niveiki jest, więc jak najbardziej tak. To jest jeden z też takich moich ostatnich odkryć. Wykończyłam w końcu moją Lacoste żel pod prysznic. Ja go naprawdę dość długo stosowałam, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że to też nie jest jakiś, wiecie, zbyt drogi, ale też na pewno niezbyt tani produkt. Ja go dostałam w prezencie świątecznym rok temu i go tak nie używałam, ale w końcu stwierdziłam w połowie roku, że chyba czas najwyższy się przeprosić z tymi produktami lepszymi i w końcu zacząć je używać, bo stracą swoją ważność. I powiem Wam, że przepięknie pachnie. Rzeczywiście ta skóra jest taka też delikatnie później po tym żelu pachnąca. W ogóle w całej łazience wtedy też taką lakostką delikatnie pachnie. Więc tak, ja powiedziałam sobie, że od czasu do czasu będę sobie właśnie takie te lepsze żele pod prysznic do kąpieli kupowała. Polecam. No i na koniec taka też polecajka. Glanz. Chyba tak się czyta. Czy Glanz? Nie wiem. W każdym razie wiem, że są te kapsułki tej marki i one nie są wcale dobre. Natomiast ja potrzebowałam tej wody, woda do nabłyszczania, jak to się nazywa? No wiecie, o co chodzi, do zmywarki. W każdym razie nabłyszczacz tak zwany. W każdym razie powiem Wam, że jako nabłyszczacz dał radę. Mówię, jeżeli chodzi o kapsułki, czytałam recenzje, widziałam też niektóre opinie w internecie i dziewczyny w ogóle nie polecają, natomiast ten produkt jest genialny. Więc jak najbardziej, jeżeli będzie fajna jeszcze promocja, to zapas na pewno u mnie się pojawi. No i moi drodzy, wszystkie rzeczy, te co tutaj akurat są, to są same perełki, które w 100% mogę Wam polecić. I tak jak zawsze Wam mówię, jeżeli chcecie się tutaj ze mną też podzielić swoją opinią na temat tych produktów, czekam na Was w sekcji komentarzy. Póki co, moi drodzy, ja to wszystko wyrzucam. No i już teraz na pewno wiem, czego mi brakuje i co będzie częściej ze mną, bo no mówię, bo one mi się sprawdziły i
I to są rzeczy, których na pewno się nie powstydzę i zawsze będę Wam polecała. A ceny też są nawet przystępne. No, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten kremik i kropelki. No i reszta to tak jak wiecie. Zobaczcie, ile mi wyszło z tej porcji. Jednego spróbowałam, powiem Wam, że są obłędne. Tak czy inaczej czekam, aż one przystygną. Część oczywiście sobie zamrożę. Część zostawię do jedzenia. Będę pewnie też do pracy brała. No, zobaczymy. W każdym razie powiem Wam, że są przepyszne. I to jest najlepszy sposób na przerabianie jedzenia. Jeżeli już nie możecie znieść ryby po grecku, voilà, macie rozwiązanie. Moi drodzy, o mamuś, przepraszam Was, że w takim ujęciu się z Wami żegnam, ale właśnie biegnę do pracy. Zapomniałam wczoraj włączyć kamerę, żeby zakończyć tego vloga, ale nic, to mam nadzieję, że mi wybaczycie. A teraz na prędce po prostu, bo czas nagli, muszę biec szybko na autobus, później na metro. No i tyle, moi drodzy. Co chciałam Wam powiedzieć? Mam nadzieję, że akurat ta wersja, którą Wam dzisiaj pokazałam w filmie, czyli jak przerabiam ryby po grecku, będzie dla Was też fajną inspiracją. Powiem Wam tak, klopsy wychodzą obłędne, naprawdę. Tyle tylko, że jak je robicie, musicie je porządnie doprawić, bo niestety ryba sama w sobie po grecku jest dość słodkim daniem. Więc ja Wam tutaj, kochani, proponuję, żebyście dali więcej takich aromatycznych przypraw. Natomiast tak zwane hamburgery, nie wiem, czy to tak mogę nazwać, gdzie podpieczecie sobie bułeczkę, dacie do tego coś fajnego, nie wiem, jakiegoś ogórka kiszonego, sałaty, zrobicie fajny sos czosnkowy, taki czosnkowo-jogurtowy, no po prostu... palce mi zać. Naprawdę uwierzcie mi, że można z takich tak zwanych resztek zwyczarować przepyszne dania. Dobra, kochani, to tyle na teraz. Już jestem przygotowana, ubrana. Wyłączam kamerę, biorę torebkę i śmigam do pracy. Wam jeszcze raz, kochani, bardzo, ale to bardzo dziękuję. Buziaczki Wam ślę. No i co? Do następnego. Ciao!